Rząd rozdaje wedle własnego pomysłu ludziom ich pieniądze. Bo te, co dają te 1200 zł, 13, 14 tak zwane, to są nasze pieniądze, które my wypracowaliśmy latami pracując. To jest do poukładania, skoro Unia Europejska zdecydowała się na tak gigantyczny projekt finansowy. To jest szansa też dla najuboższych i ona nie musi być wcale wykorzystana kosztem wszystkich innych. Wbrew okolicznościom czasami, wbrew życiowemu nieszczęściu niektórych ludzi, jak jest dobra wola, to można zbudować coś takiego i zorganizować coś takiego, co pokazuje taki wielki szacunek, wielką empatię. Dzień dobry. Dzień dobry. Ronaldzie. Dzień dobry. Zainteresowanie mediów, pokazanie tych dobrych praktyk będzie skutkowało tym, że w innych miejscach, w innych parkach przemysłowych czy w strefach właśnie ulokowane zostaną zakłady aktywności zawodowej, bo to jest naprawdę imponujące. Nie mogłem pracować, po prostu budynek był zamknięty i próbowałem, nie obejmują mnie żadne jakieś tam dotacje od państwa. Żadne tarcze, tak? Żadna pomoc, nic, kompletnie. To się COVID tutaj poszedł. Nie tak. Ciężko, dźwigam to jakoś, ale no niezłe to. Mamy kogoś, kto przynosi wielką energię, wielką nadzieję, ale to od nas wszystkich zależy, czy nam się uda. To od naszej presji będzie zależało, czy oni się ugną, czy nie. A jeśli się nie ugną, to wtedy naprawdę już nie będziemy mieli innego wyjścia. Tylko za 2 lata i te 2 miesiące trzeba będzie ich dopaść, pokonać. Dużo rzeczy zostanie do uratowania. Ja tylko chcę powiedzieć, że Donaldu Tusku, bój się Boga, wreszcie jesteś. Czekaliśmy.